Siemanko, witam. Jak wygląda BMK? Od góry to co mogłem, to zrobiłem. Tutaj dół to już muszę przewrócić ją sobie na boczek i te masy wszystkie w nadkolach, w środku wszystko powydrapywać, cały tył, progi. To wszystko mam już porobione z jednej i z drugiej strony, środek. Dołączę zdjęcia. Mi się będzie chciało, to zrenderuję to razem. Jak mi się nie będzie chciało, to będzie sam film. Podłoga zrobiona. Wszystko w epoksydzie. Zabezpieczone przed korozja wirusem. Także teraz to wystawiam i wraca z powrotem BMK. Tutaj też całe to pod szybą, ta ściana grodziowa, to musiałem odbudować cały ten element. Jak pamiętacie, to było wygnite. No i teraz z powrotem Wolwina i muszę wyspawać klatkę. Tutaj leży klapa, pokrywa bagażnika, już też w epoksydzie, dlatego jest zawinięta. I jeszcze dach mam do zrobienia, ale to też jak będzie na boku przewrócony, to będę miał wtedy lepszy dostęp do dachu, bo w tej chwili to bym musiał skakać po drabince, żeby do niego sięgnąć, bo jest troszeczkę za wysoko. A jak będzie na boku, no to będę miał ładnie dojście do tego. Wolwina już jest na warsztacie. Powyklejałem sobie taśmą na wzór, jak porobić klatkę za strzały, żeby mi nic nie pouciekało. Będzie ciężko cokolwiek w środku robić, no ale niestety będę sobie musiał radzić. Całe to wzmocnienie, to wszystko musi być odwiercone, wywalone, bo podłoga, jak widać, tylko są te elementy dotąd. Ten fragment muszę odbudować, dorobić. Tego nie ma, więc muszę się do tego dostać. Tak myślę teraz, od czego zacząć. Więc najprawdopodobniej, żeby wzmocnić całą tą karoserię, to prawdopodobnie zacznę od wymiany. Tu mam próg wewnętrzny, właśnie dzisiaj do mnie dotarł. Próg zewnętrzny, poszycie zewnętrzne też mam, więc najprawdopodobniej zacznę, że to powycinam. Tak jak jest, znaczy się to powycinam, no to muszę wyciąć tu, bo ten próg podchodzi pod ten słupek, pod słupek B. Więc to będę musiał wyciąć, wymienię próg, wytnę próg zewnętrzny, wymienię próg wewnętrzny. Wiadomo, zaepoksyduję to wszystko, przyjdzie próg zewnętrzny. Na razie go tylko do tego słupka tutaj połapię, bo ten słupek cały tak będzie do odbudowy. Tutaj muszę, aby pamiętać, że są numery. Prawdopodobnie win to jest, więc muszę pamiętać, żeby to, jak będę odbudowywał, tylko mogę tak jakoś to zrobić, żeby to pozostało w oryginale. Cały czas rozmyślam, jak wygryźć ten temat tej korozji. No tu właściciel dopytywał, czy to jest odbudowane. Tam jest odbudowane wszystko, z drugiej strony tak samo. Tą stronę, całą tą blachę musiałem wszystko wywalić, żeby tam się dostać. Z drugiej strony tam, aby wycinałem do tego otworu, żeby pod spodem odbudować, bo tam dalej było zdrowe. Także no,
Tak jak pamiętacie, tył mam zrobiony, teraz środek, żeby to wszystko wzmocnić. No i później prawdopodobnie dach. Dach widać, jaki jest krzywy, ale to nie od piaskowania, tylko po prostu on jest krzywy przez ten szyber dach nieszczęsny. I tak sobie muszę to ustalić, jakąś kolejność tego. Na pewno na razie tu nie będę ruszał ściany grodziowej, żeby mi się tu nic za dużo nie pościągało. Mógłbym ruszyć, ale no musiałbym to wszystko, jeszcze więcej tych profili, jeszcze większą klatkę zrobić, ale to wtedy nie dojdę do środka. Gdyby ten panel podłogowy był w całości, jedna wielka blacha, no to by pasowało, bym wyciął starą, podłożył nową, spawał i wtedy klatka by mi nie przeszkadzała, a tak no troszeczkę mam to skomplikowane. Więc taki sobie szybki vlog, teraz pomierzę według tych taśm, ile dokładnie profila potrzebuję. Profil to będzie prawdopodobnie 30×20, jakiś prostokącik. I udam się na hurtownię ze stalą po zakupy. Chociaż z domu się nie powinno wychodzić, ale niestety praca, trzeba coś robić. Także BM-ki nie pokazywałem, bo tam za wiele nie ma co pokazywać. Nie ma jakichś tam skomplikowanych rzeczy, jak to robić, jak coś dorabiać, proste rzeczy. To jest troszeczkę więcej skomplikowanego, więc myślę, że tutaj bardziej to będzie pokazane, jak się zabezpieczyć przed jakimiś tam ewentualnymi przeszczeleniami karoserii, żeby nie było zgubienia przekątnych i tak dalej, i tak dalej. Dobra, w tym filmie to by było na tyle. Dawno nic nie było, więc sensownego z naprawy blacharskiej, chociaż to naprawy blacharskiej tutaj tak nie ma. No ale taki szybki vlog. Także subskrybuj, zostaw łapkę, motywuj do tego, żeby było tych filmów więcej. A tak jakoś samemu dla siebie, czy tam do właściciela, no to wiadomo, robię zdjęcia, dokumentuję naprawę, a jakoś nie ma chęci, żeby to montować, siedzieć przy tym komputerze, kurczę, tworzyć. Dzięki, pozdrawiam.